Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy nie tyle podglądać, jak wariatki biegają po bufie, ale będziemy patrzeć, ponieważ to jest radio, a raczej to KFM Euro, Conchita Barbie Baby, Langstrom Extra, jak tutaj ta kostrobata, Ela, Kasle, jakaś taka baba, wiesz, do Eli to niepodobne, no ale pół ruda, pół jakieś zwierzę. Chodzi tam, pokój ma otwarty i kaszle, ale jak kaszle, że siedzi, no ile, 30 metrów stąd i kaszle, że to słychać, a jeszcze drzwi otworzyła, to jak to nie po kolei trzeba mieć w głowie, żeby, proszę Państwa, ludziom w bibliotece zagłuszać spokój w ten sposób, kaszląc, gdy ona kaszle. Co za typy. No teraz, proszę Państwa, siedzę przed tym komputerem i nie mogę się skupić, bo robiąc filmy zobaczyłam, jak ukradli rower. Facet jechał, rzucił swój, w ten wskoczył i pojechał dalej, ale skąd on wiedział, że ten rower, który jest przy łańcuchu, przy ulicy, jest nieprzywiązany mocno. Wskoczył na niego, o kaszle, ta cała kostrobata Ela. Wskoczył na ten rower i pojechał. Także będziemy oglądać to wszystko w kanale. I proszę Państwa, El Mercedes są też, bo przecież wiadomo, że każda sekunda jest inna, bo Agnieszka z Saskiej mówi, że chciałaby zrobić coś dobrego. Ja mówię, no ale coś dobrego w czasie. Przecież ja wiem, że zdjęcie. Żydostwo lubi zdjęcie, ale teraz zrobili tak, że na YouTube nie prześlesz filmów samych, w sensie zdjęć, bo one muszą być jako filmy. Kiedyś była taka opcja, że nazbierałaś, o kaszle, ta kostrowata Ela, nazbierałaś sobie 50 zdjęć i mogłaś z tego zrobić film po 10 sekund. Każde zdjęcie plus 50, no to masz tyle, ile masz i długość jakiejś piosenki, melodii. A teraz tego nie ma. Oni lubią albo zdjęcie, ten żydowski Facebook, dasz, albo filmy na YouTube. I nie ma teraz na YouTube po prostu filmu ze zdjęć. Nie ma takiej opcji. Jak ty to zrobisz? No, co zrobisz? Gdzieś indziej na pendrive filmy prześlesz. Ale tak to nie ma. No i teraz już ustawiamy kamerę, proszę Państwa. Będziemy patrzeć, co tu się dzieje, proszę Państwa, jak ta nasza kostrobata, jaka tam Ela, jak ona kaszle. Radio. Podsłuchi. W ogóle tutaj są te takie wibracje, jak widzicie Państwo, kaszlowe. Gdzie ty kaszle? O, patrz. Ale to tak na dobrą sprawę, jak ktoś jest chory, to może by lepiej nie przychodził do pracy, prawda? Dlaczego Polacy są tacy na robie?
Saskiego. My pracujemy ciężko przy komputerze, przed komputerem, a baba dziad, Ela, kostrowata, kaszla. Kaszla myśli, że przeszkadza. Ona myśli, że jak ona jest pracowniczką, to jej wszystko wolno i potem taka pracowniczka pójdzie do pracowniczki, one się uśmiechają, ha, 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 i mówi, że Polska sobie radę da. Pod te pracowniczki na drzwiami szale. Thank you.
tyle. Kaślą. Machala.
Thank you.
chciała, no.